PiS z Julianem Merę, jako drugi zaprzęg Jacek Frankowski, Anna Sajewicz. Trzeci w kolejności to zaprzęg będzie zespołu Czerwony Tulipan, później czwarty Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, piąty Julia Pietrucha, Marta Ścisłowicz, szósty zaprzęg to Karolina Sawka, Olgierd Syczewski, później Czesław Lang z synem, później Jerzy Sawka, Wojciech Murzyński i Juliusz Ursyniemcewicz z Katarzyną Plutą będą zamykać. Zasada jest taka, to dla Państwa, bo zawodnicy już o tym wiedzą, że przeszkodę pokonujemy w kolejności oznaczonej cyframi. Zawodnik już nie pokonuje przed startem żadnej przeszkody, zbliża się od tej strony, bo to jest łatwiej, do linii startu. Linia startu to są dwa banery firmy Petrogastro, jest sponsorem tego konkursu. Wspaniali panowie Krzysztof Bielecki i Elvis i Julian Mere. Nasz Elvis tutaj wielokrotnie występował przed nami i ja myślę, że jeżeli Państwo namówią go, to oczywiście po swoim przejeździe wystąpi tutaj na żywo. No, moi kochani, galopują, galopują. Proszę zwrócić uwagę tutaj na pracę luzaka. Stara się utrzymać. I wielkie brawa, piękny finisz, gorące brawa. Taka piosenka nostalgiczna. Poproszę o w takim razie jeszcze specjalny mikrofon, jeżeli dociągniemy kabel. Zapraszam. Jest! Jest kabel. Oczywiście Elvis musi wystąpić ze swoim srebrnym mikrofonem, tak więc jest już gotowy. Z Włoszów, któryś z Romaków, Muzeum Karytatury w Warszawie.
Henry Wstawka, chyba w tej chwili najbardziej na topie. Tak, drodzy Państwo, tutaj liczy się każda sekunda, każda zrzutka. Wojciech Murzyński, który z tyłu luzakuje, drodzy Państwo, jest pełen przejęcia. On naprawdę już tutaj wielokrotnie występował w roli luzaka. Dziękujemy pięknie, jeszcze raz brawa. To była Karolina Sawka, Olgier Syczewski, Borsod Chem, firmie budowlanej FBUD, Rafako Zach S.A. Dziękuję też patronom medialnym, którymi jest WP.pl, TVP Opole, Opole, TVP Info, Radio Opole, Radio Park, Nowa Trybuna Opolska i VIP. A tymczasem... No to dobra, Florek, kombinuj. No co jest? Rozmawiaj, rozmawiaj! Zwycięzca, zwycięzca, jakaś figura! No to dobrze, słuchajcie, wszystkie gwiazdy podchodzą, dają autografy dzieciom. Dzieci teraz przepuśćcie, wy też tam przepuśćcie dorośli. Zdjęcia z gwiazdami. Ja biegnę, za chwilę spotkamy się przed sceną. Dziękujemy. Ja wtedy właśnie zacząłem jeździć i zobaczyłem, że to mi wychodzi, bo rzeczywiście z koniem się można porozumieć. Już przekroczyłem 70, jeszcze jeżdżę i mam z tego wielką radość. 14 jeździeckich mistrzostw gwiazd. Chcieliśmy przekazać taką, myślę, bardzo ładną statuetkę głowy konia właśnie panu Krzysztofowi. Oczywiście pani Eli również. Mistrzu, w imieniu publiczności, w imieniu organizatorów, w imieniu uczestników na ręce. Tylko proszę uważać, to jest bardzo ciężkie. Z serdecznymi pozdrowieniami i serdecznym podziękowaniem. Wszyscy ustawiamy się do zdjęcia, a my prosimy oczywiście o hymn dla zwycięzców, ponieważ wszyscy jesteśmy zwycięzcami, ponieważ mamy tę przyjemność gościć w pięknym miejscu, u pięknych gospodarzy i być świadkami pięknej imprezy, którą są niewątpliwie 14. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd w Zakrzowie w roku 2011. Śpiewamy wszyscy razem! Podnosimy do góry statuetki! We are.
drodzy Państwo, jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich gwiazd, które mimo wielu swoich zajęć zawodowych znalazły, wykreśliły, zakreśliły lukę w swoim kalendarzu, żeby do nas przybyć.